Magda Żakowska, dzień dobry. Po dwóch dniach deszczowej, nieco chłodniejszej pogody, do kraju znów płynie cieplejsze i bardziej suche powietrze. W tych najbliższych godzinach większa ilość chmur oraz zanikające opady deszczu mogą wystąpić na Pomorzu oraz w regionach wschodnich. W drugiej części nocy w wielu regionach bezchmurne niebo, a trochę obłoków jedynie na krańcach południowo-wschodnich. Na termometrach nad ranem od 18 stopni na północy kraju do 11 w górach, miejscami na Mazurach, a także na Pomorzu. Wieje z kierunków zmiennych bardzo słabo, druga część nocy przyniesie nawet bezwietrzną pogodę. Jutro od rana niewiele obłoków, w wielu regionach bezchmurne niebo. Po południu zachmurzenie małe lub umiarkowane. Na termometrach od 23 stopni w Białymstoku do 28 w Zielonej Górze. Nadal wiać będzie z kierunków zmiennych, słabo i umiarkowanie. W regionie wieczorem na niebie zachmurzenie małe lub umiarkowane, w nocy nawet bezchmurne niebo, ale przed nami chłodniejsza noc od poprzednich, bo temperatura w drugiej części nocy spadnie do 14 lub 13 stopni. Wiać będzie początkowo bardzo słabo z zachodu, a w drugiej części nocy wiatr stopniowo ucichnie. Jutro od rana bezchmurna pogoda, czyli czysty błękit, przed południem zachmurzenie małe, po południu małe lub umiarkowane. Będzie też cieplej niż dziś, bo na termometrach około 25-26 stopni. Nadal powieje słabo, chwilami umiarkowanie z kierunków zmiennych. Na barometrach teraz zaobserwujemy spadek ciśnienia. Jutro będzie 1010 hektopaskali. W piątek słonecznie i ciepło od 26 do 29 stopni. W sobotę wzrost zachmurzenia i przelotne opady od 23 do 25 stopni. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, na północy duże i tam wieczorem może popadać. Na termometrach w niedzielne popołudnie zobaczymy do 26 stopni, a zatem pod koniec tygodnia powróci przyjemna, chwilami słoneczna i ciepła, ale nieupalna pogoda. Do zobaczenia.